Dzieci tragicznie zmarłej Ireny Warakomskiej konsekwentnie budują swej mamie wyjątkowy pomnik. To największy w Polsce turniej szachowy. Trwa właśnie jego druga edycja. Gości mamy więcej o 50 zawodników niż w tamtym roku, więc reklama sama w sobie tamtym turniejem sprawiła to, że dzisiaj mamy więcej zawodników. Zawodnicy większej klasy, średni ranking tych największych i w turnieju Open A wyższy. Zainteresowanie w świecie szachowym ogromne. Przy tej królewskiej grze podczas suwalskiego konkursu zasiada blisko 300 zawodników z całego świata, wśród których nie brakuje arcymistrzów. W poniedziałkowe przedpołudnie w hotelu Velvet rozegrano turniej Blica. To jest turniej szachów błyskawicznych. Tyle mogę powiedzieć, szachistką nie jestem, ale to jest, to są te najszybsze szachy, które się gra. Dla nas bardzo wyjątkowy czas, bo bierze w nim udział jeden z najlepszych polskich szachistów, top 25 w świecie, arcymistrz Radosław Wojtaszek, który zaszczycił nas swoją obecnością na całym tym turnieju i też gra Blica. To jest takie wydarzenie dla nas ogromnie ważne. To prawdziwy guru tej królewskiej gry, arcymistrz, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, Europy i świata. Pierwszy tytuł mistrza Polski zapisał na swym koncie jako 6-latek. Prócz niego w turnieju szachów błyskawicznych wystartowali również suwalscy wybitni zawodnicy. Arcymistrz Tomasz Warakomski i jego siostra Anna Warakomska. Od maja bieżącego roku wicemistrzyni Polski, szachistka kadry narodowej. Niebawem, już we wrześniu, 26-letnia Anna będzie reprezentować Polskę w 43. Olimpiadzie Szachowej. Mimo nawału obowiązków i treningów we właściwym sobie mistrzowskim stylu, samodzielnie zorganizowała tegoroczny suwalski turniej. Ania dostała powołanie do kadry olimpijskiej, do kadry Polski i wyjeżdża na olimpiadę. To było jej marzenie od zawsze. Organizatorzy turnieju na wtorek zapowiedzieli wyjątkowe spotkanie. O 12:00 w hotelu Velvet z arcymistrzem Radosławem Wojtaszkiem spotkają się najmłodsi adepci tej królewskiej gry. Trwające od kilku dni szachowe zmagania to nie jedyne zajęcie uczestników turnieju, którzy przyjechali tutaj z całymi rodzinami. Turniej jest dla nich nie tylko wielkim sportowym wydarzeniem, to również znakomita okazja do towarzyskich spotkań wielkiej szachowej rodziny gromadzącej się w akcie pamięci dla matki suwalskich szachistów, bo tak o Irenie Warakomskiej mówią nie tylko jej własne dzieci. Nasze spotkania bardzo nieformalne, wczoraj na przykład naleśniki dzieciom, 40 dzieci u mnie w domu, to było coś niesamowitego. Po prostu spotkania potem na tarasie z rodzicami tychże dzieci i słysząc o tym, że rok temu dzieci, które wspominały właśnie naleśniki u pani Moniki, mówiły o tym turnieju właśnie pod tym względem, o takich spotkaniach poza szachami. Nie chciałabym, żeby to było wydarzenie ogólnorozrywkowe, jednak żeby to zostało ten duch szachów, ale tu się spotykają rodziny, tu przyjeżdżają całe rodziny. Gra jedno dziecko, a przyjeżdża rodzina pięcioosobowa. I chcą być z nami, chcą być dla nas też. To jest niesamowita pomoc ze strony właśnie też rodziców, szachistów, którzy przyjeżdżają przed turniejem ustawić ławki, dowieźć nagrody, dowieźć wodę. Angażują swój czas prywatny, samochody, po to, żeby być z nami i pomóc nam. To jest naprawdę coś niesamowitego.